Drodzy, bez względu na to, w jakich okolicznościach i gdzie się znajdujemy, zawsze wnosimy z sobą bagaż swoich doświadczeń. Składa się na niego bagaż sukcesów, bagaż porażek, ale składa się również na niego bagaż nadziei, bagaż obaw na przyszłość. Każdy bagaż naszego życia jest uzależniony od tego, na jakim stopniu naszego życia jesteśmy. Przecież kiedy zaczynamy nasz bieg życia, z nadzieją spoglądamy na przyszłość, mówiąc, co możemy w życiu robić, a kiedy jesteśmy już wyżej, to często już mówimy, na wiele rzeczy jest za późno. Myślę, że podobnie odnosi się to do naszego życia duchowego, które wygląda bardzo różnie. I myślę, że uzależnione jest też od tego, na jakim stopniu naszego życia jesteśmy. Czasami spoglądamy z nadzieją na pewną odmianę, na poprawę, na pogłębienie życia duchowego, a może czasami jesteśmy już na takim etapie, na takim stopniu naszego życia, gdzie mówimy, na wszystko jest już za późno. Życie duchowe jest, jakie jest, a może w ogóle go nie ma i niech już tak pozostanie. A może pierwsza niedziela Adwentu, która jest przed nami, jest właśnie takim czasem, w którym możemy pomyśleć, na wszystko jest nadzieja. Może to jest czas, w którym wszystko można zacząć na nowo. Drodzy, kiedy przyglądamy się historii narodu izraelskiego, możemy powielokroć powiedzieć, że znajdował się on w takiej sytuacji, w której wydawało się, że to już jest koniec, że nie ma żadnej nadziei. A jednak potrafili odnaleźć się bez względu na to, czy to był Egipt, czy to była Babilonia, bo wiedzieli, że jest ten, do którego mogą się zwracać, jest ten, który chce ich wyprowadzić i postawić na właściwej ścieżce. Słowo, które zaczyna czas Adwentu, oto król Twój przychodzi do Ciebie, sprawiedliwy On i zwycięski, niech i dla nas będzie takim kierunkowskazem. Bez względu na to, w jakich okolicznościach i gdzie się znaleźliśmy, wnosimy bagaż swoich doświadczeń duchowych. Są one bardzo różne i być może wielu z nas rozpoczyna czas Adwentu jako zwyczajny czas tak naprawdę przygotowania do świąt. Ale być może jest to okazja, by był to czas odnowienia swojego życia duchowego. A jeśli tak naprawdę nigdy nie prowadziliśmy żadnego życia duchowego, jeśli Bóg do tej pory był nam obcy, to niech to słowo będzie zachęceniem, by zwrócić się ku Chrystusowi, temu Królowi, który przyszedł po to, by zbawić każdego człowieka, który w swej miłości okazał, jak cenni jesteśmy dla Niego. Oto Król Twój przychodzi do Ciebie, sprawiedliwy On i zwycięski. Ten Król przychodzi do mnie, przychodzi do Ciebie, przychodzi do każdego z nas. To szansa, by nasze życie nabrało nowego wymiaru duchowego.